Hej, 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 witaj serdecznie w kolejnym odcinku gry Auto 3 Wysokie Obroty. No i tak, zobaczmy co my tutaj mamy. Serie pucharowe. I tutaj jest to srebro, o którym często mówię dosyć, ale niech sobie będzie. Tutaj same złota, więc w sumie bardzo fajnie. No to może teraz sobie odpuścimy te serie pucharowe i sobie w tym odcinku porobimy kilka jakichś zwykłych wyścigów, demolka. No nie wiem, o co to pokazuje, ale pokażę. Jest na maksa. Jazda na czas, na razie to odpuszczamy. Powiedz kaskaderski może też, wyścigowa bitwa albo zwykła bitwa w tym odcinku sobie podrobimy, tylko nie wiem, szczerze mówiąc, może na początek zwykła, potem wyścigową i tak na zmianę, więc niech będzie i próbujemy zdobywać te trzy gwiazdki, może się uda, może nie, zobaczymy. No tu są dwie na przykład, tutaj też są, tu jest jedna nawet, no to trochę mało, no ale cóż, może się coś uda. Ognisty Teodor w Arizonie, powiem, że średni, McQueen, sobie zagramy w tym odcinku jako pierwszym, więc niech i tak będzie. No i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. No liczę na to, że tak, a jak będzie, tak będzie. No i jeszcze może powiem, czemu nie było przez te 3 dni chyba odcinków, a mianowicie temu, iż miałem tak jakby egzamin teoretyczny na prawo jazdy i ja jestem osobą taką, że wolę się pouczyć na koniec, przynajmniej takich rzeczy. Wolę się pouczyć dużo w takim krótszym czasie niż mało przez dłuższy czas. I właśnie tak było, pouczyłem się te 2 dni i potem 3 dnia miałem ten egzamin, no tak jakby powiem. Znaczy 2 dni, no przez ten co odcinek nie było, czyli to chyba była sobota. Nie, w sobotę był odcinek czy nie? Nie było, sobota, niedziela, w poniedziałek miałem ten egzamin. No i dzisiaj wtorek czy środa? Albo dzień do przodu, coś takiego. Nie, dzisiaj środa, praktycznie. Nie wiem jaki jest dzisiaj dzień. Ale środa, dobrze, bo ja dopiero wstałem, wybaczcie mi. Wstałem 5 minut temu, jest godzina 6:30, gdy nagrywam. No to może 3 dni nie było odcinku, no coś takiego. To się uczyłem te dni, no i ten egzamin udało mi się zdać za pierwszym razem. No i w sumie fajnie, z czym została jazda, później za tydzień coś takiego i pewnie po prostu. I bardzo fajnie, nie wiem, czegoś nas to interesuje, ale powiedziałem, więc dobra. No i tutaj widzę, że mnie wepchał w bok akurat, i tak parszywie, bo miałem nawet dobrą pozycję, a teraz jestem ostatni. No niestety i tak bywa, a więc w takim razie nie wiem, gdzie tu jest meta. Już powoli się chyba zbliżamy do tej mety, czyli dosyć szybko. Więc mapa dosyć fajna, przyjemna, nie powiedzmy. Odpalę sobie jazdę w szwung, zobaczymy jak tam pierwsze wrażenie uda mi się zakończyć. Bo tu jestem trzeci, drugi, a patrzcie czego to pobić. I patrzcie, pierwsze wrażenie na pierwszym miejscu, wow. Można, czyli wystarczy nadać jazdę w szwung, wyjdzie na sam koniec i trzymać niezłą pozycję tak z początku i będzie, myślę, że całkiem fajnie. A ogólnie się spróbuję zdobyć. Spróbuję 3 razy być pierwszy, znaczy na 3 okrążeniach, bo to może mi dało się nic, szczerze mówiąc. Nie jestem pewien, ale może i tak być. Te jakieś takie skróty zauważyłem, ale czy to są skróty, to ja pojęcia nie mam zielonego, bo wiele to mi to nie dało chyba. Okej, oni tutaj sobie podchwycili po bogach, no ale mniejsza o to, tutaj jak na razie i tak nie ma tragedii z tego, co ja widzę. No, trzeba uważać, że to jest drugi, elegantko. Druga pozycja w takim miejscu jest jak najbardziej na plus. Czy tam trzecia, tam nie ma się już co aż tak przejmować. Więc dobrze. A tutaj było na miejscu, gdzie chyba... O, tu nie, to się nie... To być, dobra, będzie wiedział. O, nie trafiłem. A, oni tędy właśnie skrócili wcześniej, mnie tak jakby tutaj wypchali, ale patrzcie. To aż tak strasznie wiele nie daje tego ukróconego czasu, więc myślę, że najlepszym sposobem będzie na odwołanie tej jazdy szwungu gdzieś od tej, w tym momencie po prostu. Jeszcze wezmę tą jeden kanister, no i popatrzcie. Jazda w szwungu, tylko czemu on tak daleko poleciał tutaj pojęcie zielonego, nie mam tym pierwszy. No i nie udało mi się być pierwszym. No trudno się mieć w takim razie, no ale patrzcie jak mi przeliu skubany. Teraz na razie z mojego planu nic nie wyjdzie, 3 razy pierwsze miejsce po każdym okrążeniu, ale może w drugim kółku będzie już lepiej. Znaczy na drugiej mapie będzie lepiej, zobaczymy. Jak będzie odpalę tutaj te turbo, bo jeszcze można sobie ładować. O, elegancko, że to mi się udało wziąć. O, tu jakiś fajny skrót widzieliście był, bo tam całkiem sporo pojechało. Pojechało, można tak powiedzieć. As na dwóch kołach, okej, czy pewnie mamy jakieś pół godzinki albo coś takiego na dwóch kołach przejeżdżone. Dobra, to nie był dobry pomysł tutaj niestety, no ale cóż. Oby nie przegrać tego, bo trochę mi szkoda będzie, jak będę drugi na przykład, znowu na przykład. Bo te wyścigi trwały tak po 3-4 minutki, no ale
wiecie, no zbiera ich się, ale jest ich dosyć dużo, więc w sumie tak powtarzać każdy się naprawdę nie chce. No i już tego cywila trzeba zacząć ładować do jazdy. Niech mi tego nie zabierają i zabrał wszystko, co tak. Wszystko po kolei, mam dopiero dwie kreski. To jest nie tak łatwo tego to naładować jest. To trzeba dobrze wjechać. Nie tak, ale dobrze. No i okej, zaraz odpalamy. Znaczy jak naładuję, to odpalimy. Uda mi się wziąć. No mi wszystko zabrał skubaniec. Tutaj sobie podskoczy i jadę na... No nie, trafiłem! Ale to zrobiłem, dobra, elegancko. Pierwsze miejsce, Mr. Arizona, świetnie. Zobaczymy sobie zaraz, co tutaj mamy. No i tak, zdobycie 3 gwiazdek wyścigu na torze wyścigiem w Arizonie. Okej, fajnie. No i 20 minut jazdy. Więc jak widzieliście, fajnie. Ogólnie jednak mówiłem, że mamy do wyścigu o bitwę, ale może zróbmy jeszcze kilka tych wyścigów jak na razie. Jak tam widzieliście, padło nam osiągnięcie od tak, więc może wpadną i kolejne. Chyba, że wyścigowa bitwa to wyścigowa w Arizonie. Są 3 gwiazdki. Tutaj też, bo to właśnie przecież graliśmy. Popisko skoderski. Nie wiem, tu nie ma 3 gwiazdek, okej. Myślałem, że mają być na przykład wszędzie albo coś takiego, ale chyba nie. Bieg ruchów w samo południe, to może być chyba trudne, ale nie będzie. No i spróbujmy tym razem może Jacksonem Stormem i popatrzcie na to tęczowe... Tęczowe efekty specjalne. Dobry klakson, okej, może być. No i tak to wygląda, więc w sumie nawet fajnie. Znaczy, nie wiem czy fajnie, ale powiedzmy, że nowa rzecz, więc jak najbardziej na plus. Więc oczywiście może być, no i kolejny wyścig za sekundę, zaczniemy. No i lecimy po te 3 gwiazdki, wszystkie trzeba je zdobyć jak najszybciej, to jest tylko i wyłącznie możliwe, więc dobrze. Spróbujemy, no i 3 gwiazdki wystarczą, no i jedziemy. Patrzcie, jakie tutaj fajne efekty za nami się ciągną, czy nie wiem czy fajne, ale jakieś tam niby są. W sumie jeszcze mam takie osiągnięcie w wyścigowej bitwie, żeby strzelić z tyłem, to też jest łatwo zrobić, bo już wiem jak. Więc myślę, że też to potem zrobię, bo to dosyć łatwe może być. Okej, tutaj lepiej nie jechać po tych bocznych ścieżkach, tylko po prostu prosto po tym piachu. Z czystej drodze może raczej. Więc dobra. Tak będzie zdecydowanie lepiej. Tak coś mi się wydaje właśnie. Tutaj pięknie w to wleciałem, a jakie koła nam świecą fajnie. Tak ma być. Dobra, więc ja może sobie naładuję. Ja może sobie naładuję jazdę w szwungu, bo zobaczymy jak ogólnie to nam wyjdzie z nią. Co się pytałem, że tutaj może się przydać. Tak, tylko sobie, tu już jest droga taka lepsza do wyprzedzania, jak widzicie. Więc tam już po tym zakręcie, znaczy po tych takich... No tutaj po tych 2 zakrętach. Sobie będziemy wyprzedzali, nie wiem czy to będzie dobry pomysł, a po tym zakręcie wyprzedzamy. Spróbujmy, czy będziemy pierwsi w takim razie. Patrzę na to, że tak uderzę, to niech sobie tam trochę czasu straci. No i to jeszcze nie koniec, ale już zaraz będzie koniec. No i chyba nie powinniśmy wyprzedzić już w tym momencie, chyba że jakiś to by odpadł, ale nie, okej, jesteśmy pierwsi. W takim razie bardzo fajnie, jeszcze tak 2 powinny być pierwszy i będę miał się do osiągnięcia. Nie jestem pewien czy o to chodzi, ale wydaje mi się, że to ma sens. Takie coś, więc zobaczymy. A byłoby w sumie luk, dobrze tutaj nie poleciałem, bo jak widzieliście obił mnie trochę nawet i mocno, ale cóż, bywa i tak, niestety czasem biją łuką. Dokładnie, okej. Więc ja tu sobie jeszcze przegonię ich lekko, jeszcze trudno nie trzeba aż tak ładować, może dopiero odpadę jeszcze tak z jeden pasek i będę ładował trudno, żeby jeszcze tutaj... O, no skróty pojechali z kubańce. Dobra, skróty, weź to. Nie ma sprawy. Nie ładuję te trudno, już w sumie nawet za późnym wieczorem, ale może coś tam z tego wyjdzie. Nie, na pewno wyjdzie, tutaj ja do tyłem jeszcze, nie? Jest to w sumie daje najwięcej, bo praktycznie cały dwie kreski odpadły w tym momencie, więc jak widzicie sporo. Ja jestem 8, ale popatrzcie, tutaj odpalić jazdę szwungu, no i wszyscy nie żyją, znaczy no żyją, ale trochę ich obiłbym, nie powiem, że nie. No i
co odpalamy w sumie, bo myślę, że to jest akurat ta dobra wiesz, tutaj sobie trzeba to podnieść, niech tam będzie trochę tego przyspieszenia, tutaj też na to najlepiej wskoczyć, niech tam będzie. Odpalę sobie, będę się przejmował jeszcze tym, że mnie wyprzedłem z koniec. No i okej, kolejne okrążenie, miejsce drugie, więc jeszcze tak jakbym jedno, więc to dlatego bym był pierwszy, to może by mi coś wpadło dodatkowego. Zobaczymy, czy to tak działa. Tutaj może lekko wyjechać stąd, takie upale przyspieszenie. No to upale jeszcze jedno, póki jest to na dużej przewadze. A co się będę ograniczał? Tutaj też to sobie pojedziemy. Tutaj też sobie pojedziemy luksusowo, no bo mnie gonią mnie już. Widzę, że są tak jakby za moimi plecami. Znaczy no nie widzę, ale znaczy na minimapie patrzę. Minimapę. Powiedzmy, że to jest minimapa. No, jeszcze o to patrz jak wyprzedziła. Nie wiem, co to będzie. Nawet nie wiem, jak zwykle wygląda czerny różowy, ale to szczegół. Mogę tutaj działać też szpungów, w sumie to by nie byłoby takim złym pomysłem, tak sobie myślę, właśnie nawet. Ale już mniejsza o to. Sobie nawet nie będę przyspieszał teraz. Chyba. No nie będę, po tym zakręcie odpalę tu jazdę i tyle w temacie. Zjedziemy jak najszybciej, bo trzeba teraz nie przegrać, to nie? Bo będzie trochę szkoda. Ale póki co jest w miarę spoko. Jeszcze wziąć to, odpalić, no i będzie myślę, że elegancko. No i chyba wygramy, pierwsze miejsce powinno być, więc trzy kółka na pierwszym miejscu będą. Więc zobaczmy, czy mamy osiągnięcie za to, czy też nie. Chyba nie. Patrzcie, o co mi chodziło, już wam mówię. Gdzie to jest? Jackson Storm! Did you see him win again today? Second time in a row! And let's be honest, we're all kind of counting on him winning a third, aren't we? All right, Mater, here's your 2 seconds. What can you tell us? Hoo-wee! What we just saw? That there's why I love racing. Well, that and the foam hats. I love them big old foam hats. Hey, that's it for now from TV's kind of top-rated personality, Chick Hicks. Good night! A, to jest... Jednak mi się pomyliło, bo to chyba o tym mówiłem. W tej partii przejść całe ktoś na pierwszym miejscu w dowolnym wyścigu. No to jest trudne, to jest bardzo trudne moim zdaniem, bo w każdym momencie mogłoby przejść tak jakby. No. A popatrzcie, tutaj mamy jazdę w szwungu prawie zrobioną, 9.19, więc jeszcze 50 sekund, więc nie wiem ile to jest razy z 2, może 3. Albo i 4, nieważne, ale ważne, że mało zostało, więc może nawet więcej, ale mniejsza o to właśnie. Więc dobra, idziemy sobie na wyścigową bitwę, ja tam spróbuję coś zrobić. Może się uda zdobyć złoto, jak nie mniejsze o to, ale może być nawet... Nie, no tego nie, to jest taka mapa. Potem sobie to wygram. W sumie to można grać. Znowu to sama mapa będzie, to tak otaż. Tu sobie zagram, to chyba jest jakieś trudne, to się udaje. Time to see a real winner. Name's Bobby Swift. Think that says it all. Myśmy nie wyciszyłem, ale może nie słyszeć aż tak głośno, więc mniejsza. All right. Ready for my next wish. Odszumie i tak dalej. Będzie git. Dobra, wezmę sobie McQueena. O, tego wspaniałego. Sumie zapomniałem o nim. Więc niech będzie. No i lecimy. Kolejny wyścig. Wyścigową bitwę znaczy się tym razem. No i niech tak będzie, niech tak będzie. I czy będzie złoto? Może nie być nawet mniejsze o to, ja chcę jedną rzecz wypróbować i mam nadzieję, że mi się to uda. Minimum jedną, teraz jedną minimum. Właśnie jedno minimum. Jedno trofeum osiągnięcie, co jak zwał, tak zwał, najlepszy wynik. Teraz to zdobyć, to jest mój priorytet. A jak będą 3 gwiazdki, to jeszcze lepiej dodatkowo. Nie pomniewam się jak najbardziej oczywiście. Będę zadowolony. Więc dobra, no i tak, bierzemy sobie bomb. Wszystko mi zabrali, dosłownie wszystko mi zabrali. No to jest jakaś taka trudna mapa, tego co ja widzę. Nie wiem, czy dobrze ją wziąłem, ale może być, tam się przyjmować będę. Tak, to przyspieszenie, fajnie. Ło, jeszcze oderwałem, oczywiście, można w każdym momencie niestety dostać. Te fajne drifty, jak widzicie, są cały czas takie jakby. Nie bardzo... No widzicie, wszystko mi zabierają z kubańce. Bym miał sobie tutaj... Ja ze szwungu i by wszyscy polecieli, zrobię to nawet, no bo tu jest taka fajna droga prosta, więc można ładnie tu i wyprzedać będzie. Jestem trzeci nawet, nie wiem z tym czemu i jak, ale jestem, czekać, bo to jest tutaj, było tak blisko, właśnie, właśnie. O, mamy to, to nie jest, to akurat nie jest to, czego szukam. Najmniejsze, zawsze to cokolwiek to jest, no nic sobie tam nie zrobiłem gdzieś, ale mniejsze już o to.
Dobra, jak tu siedzie? Się... No nie, szkoda, szkoda, bo mogę jeszcze go uderzyć. Czy tam miał? No ja mu to usta. Plus. Jeden bilet oczywiście. Z czego to? Patrzcie, jaka ta mapa jest fajna, no mi się podoba. Jeszcze musiałem go z boku uderzyć, naprawdę użyłem go, uderzyłem go jeszcze z boku. No niestety, ale widzicie pierwszy, że byłem pierwszy, więc w sumie... No to nie ma różnicy, jak akurat, ale no byłem. O, wezmę, wziąłem rakietki. Tak, to są rakiety, tylko... Jak to się... Zabrał mi je no wpalił na mnie jakąś maszynkę swoją i nie mam już żadnej. To nieźle, okej, to może ja na razie odpuszczę te rakiety. A priorytetem jednak będzie wygranie tego wyścigu. No można, można i tak, dobra. Oj, tu mi nie wyszło niestety. Myślałem, że się może tak ubije od kogoś i się wytestuje, ale niestety. Nie, no i jeszcze najgorszą rzecz z możliwych odpalił tutaj skubaniec. No cóż, bywa. Jestem ostatni, przedostatni teraz. No znowu mi zabrali, no ja nie mogę nic tu wziąć. To jest tak blisko do siebie ustawione, że każdy na to wpada tak jakby. O skrót. Dobra, wykorzystam go w trzecim okrążeniu. Czy on jest tutaj też na początku tego miejsca? Dobra, ale ze szlugu całkiem sobie testuję pojazd. Znaczy przyspieszę pojazd. No i nie wiem, czy będę pierwszy. O, no nie, no chciałem to wziąć. No, to jest fajne. Dobra. Okej, no to nie wiem, to jazdy szlunku chyba trzeba odpalić gdzieś tutaj, no bo... No bo teraz jak widzicie wszyscy tak obok siebie pojechali. No. Zobaczymy jak to wyjdzie. Liczę, że wyjdzie, ale... Czyli to ja mogę. Na szczęście, niestety tylko... Nic nie mogę wziąć, żadnej tej bombki, ani nic takiego, no tu mniejsza o to. Trudno się mówi. No jeszcze ją wypchałem do przodu, no najgorsze to może być. Dobra, przecież nie do przodu, żeby miał łatwiej. O, on też mi wypchał, bo to taka mapa, że właśnie wpada się cały czas na coś. No już zabrali wszystko, ja też wezmę te rzeczy. Podwójnie? Dobra, tutaj widzę, że jakaś bomba poleciała, to dobrze, że nie byłem aż tak pierwszy strasznie. Zaraz będzie to miejsce z tym skrótem? Tak, zaraz będzie miejsce ze skrótem, o wziąłem to. O, jakbym to odpalił do tyłu, jak się odpala to do tyłu, bo już zapomniałem. Nie tak, ale mniejsza. A tu nie trzeba tego. Skakać chyba było. Czy naładuję tu jazdę szwungu? Naładuję, okej, elegancko, odpalam od razu pod. Dlatego nie lubię tych wyścigów bitewnych. No, drugie miejsce, no, no widzicie co tu się stało. Dostałem bombą i tyle w tym temacie, no to szkoda. Niestety, ile tutaj rzeczy odpaliliśmy, co nie? Tak mi się wydaje. No dobra, że już w następnym odcinku będzie to zrobione. No i cóż. Nie wiem, może sobie poza odcinkiem sobie te wyścigi podawać sobie na dwie gwiazdki, żeby już mieć tak trzy wymaksowane i byłoby w sumie fajnie, bo już nie będę ich powtarzał oczywiście, bo to chyba nie ma sensu. No niestety, tu widzieliście, było blisko, ale nie wyszło, więc okej, jeśli wam się podobało, to subskrybujcie, oceniajcie, jeśli żegnam, trzymajcie i cześć!